Mając na uwadze chwałę Bożą i duchowe dobro wiernych oraz kult, jakim święta Barbara, dziewica i męczennica, cieszy się w miejscowości Strumień, zgodnie z kanonem 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w 15. rocznicę ustanowienia sanktuarium potwierdzam, że sanktuarium świętej Barbary w kościele parafialnym pod jej wezwaniem w Strumieniu jako szczególne miejsce kultu i doświadczenia Bożych łask cieszy się przywilejem możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez wiernych, którzy nawiedzając je odmówią pobożnie Ojcze Nasz i wierzą w Boga w następujących dniach. Uroczystość świętej Barbary 4 grudnia. Raz w roku, w dniu wybranym przez wiernego przybywającego do sanktuarium, w ramach udziału w pielgrzymkach organizowanych grupowo. Należy ponadto spełnić zwykłe warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego. Sakramentalna spowiedź, przyjęcie komunii świętej, wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Warunki te można wypełnić także w dniach bliskich odwiedzin sanktuarium. Kustoszem sanktuarium ustanawiam każdorazowego proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Barbary, który w wypełnianiu swoich obowiązków będzie się kierował postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego i innych przepisów prawa, a także statutem sanktuarium opracowanym zgodnie z kanonem 1232 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zatwierdzonym przez biskupa bielsko-żywieckiego, a nade wszystko duszpasterską troską o pielgrzymów. Wszystkim nawiedzającym to sanktuariów udzielam pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podpisał Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecki.